życzyć. Pragnę życzyć naszym dzielnym strażakom i tym najmłodszym również młodzieżowcy, by to, co mówiłem we mszy świętej, daj Boże, by to się zgadziło, że wyjazdy tylko do ćwiczeń, do zawodów, dobre miejsce zajmujcie. A nie daj Boże do ognia, bo to wiemy, co to ogień. Wielkie nieszczęście, wielkie straty, a najgorsze to, że i nieraz życie ludzkie też tym ogniem ulatuje. Za moich czasów to oczywiście takich kasków ładnych młodzieżówka nie miała. Jako dziecko pamiętam, to ganialiśmy jako dzieciaki za strażakami, oni chodzili wieczorem ze śpiewem, nam to się podobało. Potem trochę podrosłem, no nie za wiele widać, to młodzieżówki. Potem chciałem być już strażakiem dorosłym. Gdzie tam Pan mi wziął za kołnierz? Do klasztoru. I tak to tutaj jestem, ale cieszę się, że jest samochód, że sprawny, no i że działa. Niech to wszystko służy nam wszystkim, a i na chwałę Bożą Wasza działalność niech również będzie. Szczęść Wam Boże. Chciałem właśnie przywitać tutaj i prezesa zarządu miejskiego gminnego, burmistrza Nowaka Ryszarda i chciałbym oddać głos, żeby tutaj w imieniu wszystkich, znaczy naszych, coś powiedział. Proszę bardzo. Dziękuję. Mili Państwo, spotykamy się dzisiaj w bardzo ciekawym momencie, bo faktycznie Dzień Świętego Floriana tuż. Jest to okazja nie tylko z tego względu, aby spotkać się właśnie dzisiaj. Mamy ten sprzęt, który udało się siłami Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zakupić przy współudziale tej społeczności wiejskiej. Trzeba powiedzieć, że jest to złożenie się kilku źródeł finansowania na ten obiekt. Cieszymy się w końcu, że udało nam się doprowadzić do takiego stanu, jak dzisiaj wygląda, ładnie to wszystko jest i sprawne, to najważniejsze. I tak jak tutaj zostało dzisiaj powiedziane, oby to służyło w większości do ćwiczeń. Im mniej wody wylewamy do pożarów, a na ćwiczeniach jak najwięcej. Chodzi głównie o to, że zabezpieczenie przeciwpożarowe, to o co nam chodzi, obrona mienia, obrona życia, te wartości, które strażacy bronią, aby stanowiły naczelne hasło dla naszych poczynań, ale tylko w ćwiczeniach, aby nam się to udawało sprawdzać. Dzisiaj w związku z tym, że ten samochód zostaje przekazany naszym strażakom, chcielibyśmy wyróżnić tych, którzy przez długi okres czasu tutaj trwali, wyróżniali się pracą, wyróżniali się w walce z żywiołem, w walce o życie. Proponowałbym w tej chwili, aby druhkarbierz lecę tam w środek dzianka sobie. Kocjan Zdzisław. Rządzony medalist. Druh Szkrapko Krzysztof. Zenon i Bielecki Dariusz zostają honorowani odznaką strażaka wzorowego.
Druhowie, Toronczak Edward i Halnowski Ludwik zostają odznaczeni oznaką zasługę 40 lat służby w szeregach. I druhowie Bielecki Stanisław oraz Józef Szkrapko dostają odznakę 45-lecia. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i oznaczonym. Mam nadzieję, że w takich okolicznościach właśnie w tym dniu dzisiejszym jest to potrzebne i istotne, abyśmy właśnie tych, których mamy na co dzień, być może w gospodarstwach, w obejściach, nie widzimy ich, poznać ich osiągnięcia, bo faktycznie dzięki ofiarności tych ludzi mamy właśnie to, czym możemy się szczycić. Zagrody zabezpieczone i życie nasze pewne, jeżeli ci ludzie działają w obronie przeciwpożarowej. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję wszystkim w zasadzie, bo to, co dzisiaj otrzymaliście Państwo, służy nam wszystkim. Dziękuję. Kończymy, to jest oficjalne. Na razie dziękuję. Proszę bardzo. To idziemy, proszę bardzo.